Cześć, z tej strony Ania Markowska, jestem modelką. Dzisiaj wpadłam do Macieja, ponieważ mam mocno zniszczone końcówki od stylizacji włosów podczas sesji. Chciałabym dowiedzieć się też, jak je stylizować, jak je układać i mam nadzieję, że Maciej sprzeda mi kilka tipów. Bądźcie z nami i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Witam Aniu, cześć. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło poznać. Bardzo miło poznać. Witam Was wszystkich. Dzisiaj na moim fotelu jest Ania. Pewnie możecie kojarzyć z programu Top Model. Śledziłem, oglądałem i trzymałem mocno kciuki. Bardzo dziękuję. Tym bardziej, że jedną metamorfozę już mam za sobą, jeżeli chodzi o włosy, także tej jestem jeszcze bardziej ciekawa. Niesamowita uroda, piękna dziewczyna, świetne włosy. Co my tutaj dzisiaj możemy zrobić? No, ja, Aniu, troszeczkę zastanawiałem się, jak dopasować do Ciebie pracę. Chciałbym dzisiaj bardzo pokazać rzeczy związane z tym, co jest najmodniejsze w obecnym sezonie. Dobrze? Mm-hmm. To będą rzeczy, które będą bardzo pasowały do Ciebie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. A więc włosy są naprawdę bardzo długie, chociaż te włosy, pewnie masz taką świadomość, są już trochę w końcach zniszczone. To prawda, tak. Lubisz swoje długie włosy? Bardzo lubię, natomiast rzeczywiście długie włosy wymagają szczególnej pielęgnacji, no i często się kruszą. Mają tendencję, że są dosyć delikatne, bo jest to raczej gatunek włosa cienkiego. Przez to włosy mogą Ci się troszeczkę kruszyć. I teraz tak, przy tej długości, zobacz te końce, one są już naprawdę takie bardzo, bardzo delikatne. Ja zachęcałbym Cię do tego, żeby jednak pokazać ich troszeczkę większą jakość. A więc jak skrócimy pewną długość, to te włosy optycznie zrobi się ich trochę więcej i zrobią się trochę zdrowsze. Co Ty na to? Super. Bardzo jesteś związana z tą długością? Nie, stawiamy na naturalność i to mi się podoba, także działajmy. Myślę, że bardzo warto śledzić cały dzisiejszy odcinek, ponieważ w trakcie będę też Wam opowiadał o bardzo modnych koloryzacjach. Będzie kilka porównań, piękne zdjęcia i będziemy rozmawiali właśnie o tym, jakie kolory są modne, od takich klasycznych po naprawdę odważne i dosyć awangardowe. Widzę, że masz taki odruch, że lubisz poprawiać sobie włosy, żeby tu mieć objętość, tak? Bardzo. Świetnie. Ja zaproponuję Tobie takie cieniowanie, gdzie tylko część górną będziemy mocniej cieniowali, żebyś mogła właśnie tymi włosami się pobawić, bo tu jest inne jeszcze zjawisko ciekawe, że te włosy z góry znowuż są według mnie trochę za ciężkie. Mhm. Te górne tylko warstwy. I ja będę trochę chciał zmienić model Twojego cieniowania, bo według mnie masz za mocno wycieniowane wszystkie te końce, a trochę za mało samą tą tylko koronę. A więc my cięcie w końcach zrobimy takie bardziej wyrównane, żeby tych włosów było większą objętość, żeby te włosy miały w końcówkach, a właśnie koronę będę chciał Tobie mocniej wycieniować, żebyś miała tą zabawę tymi włosami tutaj, taką piękną objętość, takie ładne odbicie, bo zobacz, czym Twoje włosy tu bardziej pompuję i dotykam, tym faktycznie to wygląda coraz lepiej, bo Tobie to po prostu pasuje. Tak. Tak? Tak. Ja bardzo lubię, kiedy one żyją własnym życiem. Mhm. I właśnie lubię się bawić włosami, natomiast takie ułożone fryzury, pokręcone, idealne, z przedziałkiem, zupełnie nie mówię. To tak, tak, tak to z Ciebie czuję. Okej? Okay? Jesteś ja na tak? Ufam. Ufam jak najbardziej Tobie. Wiem, że wiesz o tym najwięcej, także nawet gdybyśmy mieli robić coś bardziej radykalnego, to też? Jest okej, okay, no. Kurczę, no tak no, mówić fryzjerowi, to odważnie. Może w jakichś blondach i odcieniach rudości negocjowałabym, okay. Ale nie jestem okej. Okay. A więc zostańcie z nami, a my, cóż, zabieramy się w takim razie za pracę, Aniu, tak? Oczywiście, zaczynamy. Złote i piaskowe blondy, to właśnie one będą bardzo modne w nadchodzących miesiącach. To niezwykle dziewczęca propozycja, która pięknie rozświetla cerę i idealnie nadaje się dla dziewczyn, które mają cieplejszą cerę. Natomiast piaskowy odcień zdecydowanie bardziej sprawdzi się przy neutralnym i bardziej chłodnym typie urody. Ten kolor pięknie wygląda w formie słonecznego refleksu i wygląda dosłownie tak, jakby był muśnięty słońcem. Ania, podział mamy przygotowany. Jesteś gotowa? Trochę czuję się jak taka super bohaterka z bajki w tym układzie włosów. Aha, taka trochę Mulan, także tak? Jestem gotowa na wszystko. A to pasuje Ci bardzo. Okej, czy Wy jesteście gotowi? Słuchajcie, teraz naprawdę będzie się działo. I teraz Ania, zobacz co się dzieje, jak one są zmoczone i zobacz, w którym momencie one schną. To jest też ciekawa informacja. Możecie sobie tak właśnie dziewczyny w domu sprawdzać włosy, czyli zmoczyć włosy i ta partia, która pierwsza wysycha, to znaczy, że to jest ta bardzo szporowata partia i ona jest po prostu zniszczona. Gotowa? Jestem gotowa. Zamykasz oczy czy otwarte? Otwarte. Muszę obserwować, co tu się dzieje. No tak, chciałem Cię tu trochę przechyczyć. No tak, i te włosy z tyłu, które będę ścinał, również są takie bardzo nierówne i takie poszarpane, a nam zależy na ładnej, dobrej linii. Lubię strzyc włosy słowiańskie, bo to mam właśnie takie słowiańskie włosy delikatne. I wiem, jak z takich włosów wydobyć większą objętość.
Tak naprawdę, jeżeli my zastosujemy tą technikę cięcia, gdzie na końcach włosu będziesz miała linię, takie większe obciążenie, a tylko samą tą koronę, która właśnie jest spięta, będziesz miała wycieniowaną, to będziemy mieli zupełnie inną objętość włosów. Powiedz, będziesz miała na górze tą lekkość, którą lubisz, tak? A na końcach bardzo fajną taką klasę. O to mi właśnie chodzi. Zresztą bardzo często padają takie pytania, jak sprawić, żeby włosy miały objętość? No i proszę, tutaj też odpowiedzią jest właśnie dobre cięcie, prawda? Tak, zawsze. Tak właśnie prezentuje się ta linia. Aniu, specjalnie też zostawiłem tobie troszeczkę włosy, które są dłuższe na środku, a krótsze po bokach, ale już zyskują te włosy taką naprawdę świetną jakość. Nawet jak te włosy teraz będziesz sobie spinała, no to już czuć w końcówkach taką moc. Absolutnie kocham rudości i miedzie, one również teraz będą królowały w tendencjach koloryzacji. Modne będą odcienie cynamonu i brązu z subtelnym miedzianym blaskiem lub mocne i wyraziste kolory. Prawdziwym fenomenem natomiast teraz będzie tendencja koloryzacji chocolate cherry, wprowadzone przez najlepsze światowe gwiazdy. Bazę tego koloru stanowi bardzo głęboki brąz, lekko wpadający w wiśnie lub róż. Dobra, teraz zobaczymy sobie przód. No i teraz chwila prawdy, bo zobaczysz długość. Gotowa? Mhm. Hop, tak to wygląda. Bardzo ładnie. Okej? Okay. Żyje? Dobrze. Zwróćcie uwagę na to, jak tak naprawdę pokazuje się teraz efekt tego, co będziemy dalej docinali, tak? Bo nagle pojawia nam się piękna linia, taki fajny już kształt włosów. A to, co docinamy, to są właśnie takie pojedyncze, bardzo cienkie włosy. No dobrze, żeby teraz fajnie rozczesać włosy, które schną i tak naprawdę są trochę suche, użyjemy bardzo ciekawego preparatu, bo jest świetny do długich włosów. Spray Davro do rozczesywania, pielęgnacja z trawką cytrynową, produkty wegańskie. Jeśli lubisz takie delikatne rzeczy i zdrowe, no to będą bardzo dobre preparaty. I teraz zobacz, spryskujemy tylko włosy i o wiele łatwiej takie włosy nam się już rozczesują, tak? On pięknie pachnie, czujesz? Czuję, tak. W tym momencie wyrównujemy już włosy z przodu. Staramy się zawsze dopasować do długości, która jest z tyłu, czyli tak naprawdę do linii pamięci. Wyczesujemy sobie wszystkie włosy i do kształtu, który mamy zaznaczony, docinamy sobie. Teraz zobaczycie z bliska, jak łączę te dwie długości i przez to podstawę fryzury z przodu będziemy mieli skończoną. Opa. I to jest, Aniu, twoja długość. Jest okej? Okay? Wyglądają na bardzo zdrowe. Tak, wyglądają na bardzo zdrowe. I teraz ważne jest, żeby przy takich włosach jak twoje, słowiańskich, równo ładnie obciąć końce. Zacieniowanie, które tutaj robimy, jest właśnie bardzo dobrym pomysłem, ponieważ jeżeli tylko wycieniujemy tą część, to spód nam zostaje mocny, ładny, równy, a tylko ta góra jest lekka. I to jest właśnie super dobrane do takich włosów jak twoje. Pokażę ci, co będę ścinał. Zobacz, a te wszystkie włosy, które już znowu na wyschły w końcach, są do ścięcia, ok? A jak opadną, to pięknie będą się tu układały, właśnie tu będą wycieniowane. Dobrze? Pięknie. No to ja teraz będę sobie, słuchaj, robił tutaj podział, przygotowuję się do pracy, a ty mi opowiedz troszeczkę więcej o programie Top Model. Jak po nim kariera przyspieszyła mocno? Na pewno, to był dla mnie taki bardzo fajny powrót, ale ta branża już bardzo się zmieniła, odkąd miałam 16 lat do dzisiaj, gdzie branża modowa jest dużo bardziej otwarta, przeszła trochę do social mediów. Cudowna praca, bo za każdym razem jest coś innego, nowi ludzie, nowe projekty. To jest też mocno kreatywna praca i to jest bardzo fajne w tym, że na social mediach możemy tworzyć własną rzeczywistość na własnych zasadach. Aniu, a powiedz mi, mając tyle sesji, tyle produkcji, pamiętasz jakieś takie bardzo, nie wiem, spektakularne metamorfozy albo takie, które cię przeraziły? Ewidentnie jedna sesja zapadła mi w pamięć i była to sesja taka barokowa. W ogrodach była bardzo wysoka temperatura, a na głowie miałam taką perukę, która była tak ciężka. To było coś niesamowitego. Ale nie ukrywam, że bardzo lubią mnie raczej w takich wydaniach naturalnych i czasami chciałabym, żeby poszaleć z tymi włosami, ale właśnie często zostajemy w tej sferze naturalności. A ty chyba lubisz swoje długie włosy, co? I chyba nie dałabyś sobie tak naprawdę ściąć ich chyba bardziej, co? Czy jest taka odwaga? Obawiam się, że dałabym sobie, ale na pewno by mi było troszkę szkoda. No dokładnie, bo one są naprawdę świetne i ty dobrze wyglądasz w tych długościach. Ale zobacz, ile tutaj ścinamy. Teraz trochę tych włosów z góry będzie nam spadało. Ja słyszałam, że jesteś fanem długich włosów. Ja lubię, tak. Ja lubię długie włosy, chociaż oczywiście ja też konkrety i bardzo krótkie cięcia. Czyli wszystkie kobiety z długimi włosami, które chcą dobre cięcie, to do ciebie. Tak, tak. Przede wszystkim też chyba od jakiegoś czasu
wiele kobiet zrozumiało, że ja dobrze rozumiem włosy takie słowiańskie, czyli cienkie. To nie tylko, wiesz, na kanale na YouTubie, tylko przede wszystkim też w salonie. I rzeczywiście bardzo dużo trafia do mnie kobiet z takimi włosami, jakie masz ty, które są właśnie delikatne w końcach. No, podstawą jest dobry dobór, dobre strzyżenie. Ale muszę, Ania, przyznać, że twoje włosy są tak wymagające, bardzo szybko schną. Co prawda te wszystkie najbardziej wysuszone to zaraz obetniemy. Ale jak ty na co dzień pielęgnujesz tak wymagające włosy? Przede wszystkim staram się stawiać na dobre nawilżenie, ale też przestrzegam takich zasad rozczesywania od samego dołu, żeby nie wyrywać po prostu tych włosów. Nie ściskam ich mocno gumką, żeby się nie niszczyły. Olejujesz włosy? Znasz olejowanie? Tak, no nakładam olejek, ale na końcu. No i też staram się nie obciążać temperaturą włosów przez suszenie na bardzo wysokiej temperaturze. To jeśli jesteśmy przy temperaturze, to pokażę tobie produkt, który ja uwielbiam. Spray Thermoprotect, który właśnie u ciebie na co dzień w pracy modelki będzie świetnie chronił twoje włosy przed wysokimi temperaturami. A więc spryskujemy sobie włosy. Ja nawet teraz mogę sobie je spryskać, a na pewno jeszcze przed suszeniem będziemy używali tego produktu ponownie. Ciekawy jest ten produkt, ponieważ ja nigdy nie wierzyłem w takie produkty Thermoprotect, a ten, jak spryskamy włosy i suszymy suszarką, to te włosy nie są ciepłe w końcach. A już na pewno nie, jak używamy lokówki albo prostownicy, a więc naprawdę działa. Jeszcze jedna ciekawostka, ty lubisz objętość, tak? Tak. Która kobieta nie lubi objętości? Umówmy się, dziewczyny, no. Przecież każda z was pewnie ją lubi. Szczególnie jeśli macie słowiańskie włosy. A ten spray będzie powodował jedną bardzo ciekawą rzecz. Ma w sobie też trochę pudru. A więc jeżeli spryskujecie włosy, a później je suszycie, to raz, że mamy ochronę, a dwa, mamy doskonałą objętość. Teraz wszystko będę sprawdzał, zobaczymy, jak nam się to ładnie połączy. I dzięki tej technice bardzo fajne jest to, że masz tak naprawdę również dużo długości włosów, tak? One zyskały na takiej jakości. Podotykaj sobie je, zobacz. Tak, grube. Czujesz, że tak. Są takie grube. Nigdzie nie są za bardzo wycieniowane, za bardzo wyszczępione czy zafilowane. One wszędzie są konkretnie obcięte. I tutaj wszędzie na koronie. Widziałeś, to były takie konkretne obcięcia pod bardzo dobrym kątem. Ten kąt jest dobrze dobrany do pomysłu tego strzyżenia, ale przez to zobacz, co się wydarzyło. One wszędzie będą wyglądały tak bardzo ładnie, jakościowo, dobrze. Mam mokre włosy, a i tak ta objętość się już pojawia, nie? Tak, no już wygląda świetnie, także moglibyśmy właściwie kończyć. Ale nie skończymy, bo jeszcze przed nami koloryzacja. A tutaj czeka nas naprawdę bardzo modna rzecz w tym sezonie, a więc jeżeli chcecie, dziewczyny, dbać bardziej o swoje włosy, ale chcecie zrobić sobie dobrą koloryzację, to koniecznie teraz posłuchajcie tej propozycji, którą mam dla Ani. I to będzie naprawdę hit, który już jest bardzo modny w Stanach Zjednoczonych. Otulający brąz. Już widać efekty tego, jak w Polsce celebrytki przyciemniają troszeczkę kolory i właśnie mają bardziej brązowe odcienie, takie odcienie czekolady lub karmelu. To będą teraz bardzo modne kolory. I dokładnie taką koloryzację dzisiaj chcę właśnie zaproponować Ani. Przypomina trochę odcienie czekolady, karmelu. Brązy są piękne na jesień i na właśnie takie jesienne wieczory, ale jeśli mamy lato, to oczywiście karmelowe refleksy na takim brązowym kolorze również będą wyglądały niesamowicie. Była teoria, a teraz czas na praktykę. Właśnie Kasia będzie wykonywała specjalny, bardzo delikatny efekt koloryzacji. To, co jest teraz najmodniejsze, piękne brązy, właśnie u Ani chcemy troszeczkę podkreślić ciemniejszym odcieniem brązu. Pracujemy tylko i wyłącznie tonerem, aby nie była to farba, żeby ten kolor się później za bardzo nie odcinał, nie było odrostu. Toner tego nie powoduje, ale chcemy przyciemnić piątką bardzo delikatnie, ale taki większy odrost u Ani. I chcemy wykorzystać właśnie ten odwrócony kolor, czyli ciemniejsze odrosty, piękne, modne i brązowe, i troszeczkę jaśniejsze końce, ale również brązowe. Ale przecież końce muszą mieć piękny połysk. I w związku z tym chciałem pokazać wam coś, co myślę na pewno będzie królowało nie tylko w modzie fryzjerskiej, ale i w salonach fryzjerskich w całej Polsce i mam nadzieję, że również w waszych domach. A więc będziemy pracowali teraz w końcach taką odżywką koloryzującą. Na odrosty robimy toner, ale na końce będziemy nakładali specjalną brązową odżywkę Dawro. Jest to odżywka, która jest wegańska, ale przede wszystkim daje bardzo dużo połysku, no i zdrowe włosy, bo jest to połączenie koloryzacji z odżywianiem. Chroma Dawro nie tylko pomaga utrzymać ten pożądany odcień we włosach, ale przede wszystkim też nawilża i odżywia strukturę włosa. A teraz propozycja dla tych najbardziej odważnych z was, a więc ostre kolory, lawendy, róże i very peri. Te kolory głównie będą pasowały dziewczynom z chłodnym typem urody. Wydobędzie delikatność
i szlachetność rysów twarzy, a cera będzie wyglądała wręcz jak alabastrowa. Ale jaką mam cerę jakoś rozświetloną przez ten kolor. Oh yeah. Taka jaśniejsza i taka gładsza. Lawenda może wyglądać bardzo elegancko, ale i nowocześnie. Natomiast róż sprawdzi się u neutralnych typów urody. Każda z tych propozycji jest oczywiście bardzo odważna, ale możesz pozwolić sobie na pewnego rodzaju ukrytą koloryzację. Czyli takie odcienie właśnie w poszczególnych pasmach, gdzie dominuje twój odcień naturalny lub jakiś na przykład piękny brąz. Zanim pokażę wam zmianę Ani, piękny kolor i niesamowite włosy, chciałem tylko przypomnieć, że wszystkie produkty, które używałem w dzisiejszym odcinku, znajdziecie w opisie filmiku. To co, gotowi? Ania? Mam tremę. Masz? Mam tremę, tak. Pierwszy raz w życiu? No nie. Uwaga! Wow! Pięknie? Przepiękna objętość. Właśnie, to są włosy, które chciałam zawsze zobaczyć po cięciu. No i pierwszy raz chyba w życiu mam tak piękne włosy. To masz. Teraz trochę jeszcze lakieru, który uwielbiam i jego zapach. Bo wiem, że ty lubisz tą objętość. Tak, pięknie pachnie. Owocowy, cudowny zapach. I chcę, żebyś właśnie miała taką stylizację, jaką lubisz. Naprawdę wyglądasz przepięknie. Jestem zachwycony tym kolorem, bo nie robiliśmy żadnego refleksu, a masz taką piękną poświatę tego refleksu we włosach. No, wygląda to naprawdę hollywoodzko, że tak powiem. Tak, wygląda pięknie i wygląda naturalnie, świeżo. Jestem zachwycona też, te włosy wyglądają naprawdę teraz zdrowo. Uff, dziękuję, bo zawsze się boję o te długości waszych włosów, szczególnie dziewczyn, które mają takie długie. Ania wygląda świetnie w tych końcach, w tej fryzurze, w tym podcięciu. Podotykaj sobie jeszcze włosy. Ja będę dotykać teraz cały czas. No i to właśnie nam o taki efekt chodziło. Pięknie. Dziękuję tobie pięknie. Mam nadzieję, że do zobaczenia, samych sukcesów dla ciebie. Bardzo dziękuję, nawzajem. Do usług. Do zobaczenia. Czy wam podoba się taki efekt naturalnego przyciemnienia koloru pięknymi brązami? Który z modnych efektów koloryzacji najbardziej dzisiaj przypadł wam do gustu? Dajcie znać o tym w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.